Witam szanowne grono graczy, witajcie. O Malfurionie będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak więc szybkie przeanalizowanie, co się właściwie u niego zmieniło i wskoczymy sobie do gry i podczas gry dalej będę opowiadał o różnych mankamentach, na przykład drzewcu i tak dalej, odnawianiu many. Tak więc jeżeli ktoś nie grał Malfurionem jeszcze, powiem, że był to jeden z najbardziej OP healerów leczących. Można było go brać na first picku, ponieważ był zbyt mocny, miał wszystko co tylko mógł mieć. Ceceki, ogłuszenia, czy wyciszenia, muła, cleansa. Muła i cleansa stracił po zmianach. No i mamy tutaj coś takiego jak wzrost, księżycowy ogień, czyli dość teraz bardzo potężny, umiejętność do czyszczenia linii. Pętające korzenie, ruty, innymi słowy zatrzymanie. Orzeźwienie to jest chyba jedyna postać w grze, która daje innym manę. Świetne dla magów. Ukojenie i sens zmierzchu, czyli obszarowe leczenie i obszarowe wyciszenie, które też fajnie zostało niby znerwione, ale później na 20 można z nim zrobić coś ciekawego, słuchajcie, ale po kolei. Na pierwszym levelu dużo się nie zmieniło, oprócz tego, że mamy tutaj questa. Mamy questa, który nam buffuje W, czyli szybkie czyszczenie linii. Czym, jeżeli stoimy na linii, stwory giną, nie musimy ich sami zabijać, ale jeżeli stwory giną, to w tym momencie wzrasta nam procentowe obrażenia tej umiejętności. Jeżeli będziemy mieli, dobijemy 25%, to premia do obrażeń, jeżeli chodzi o stronników, bo to chodziło tylko o premię stronników, przechodzi na najemników i potwory, czyli golemy będziemy mogli tłuc najemników. Bardzo, bardzo szybko się wtedy czyści kampy Malfurionem. Właściwie to on, teraz do kamp się nadaje świetnie, do czyszczenia dwóch linii. Jak mamy kompozycję postaci, gdzie jest na przykład Genji sobie nie radzi z czyszczeniem linii, to Malfurion tu wchodzi i robi robotę. Dron zwiadowczy, jak zapewne wiecie, na niewidzialnych jest świetny. Czwarty level i tutaj mamy pewną lekką zmianę. Większość ludzi będzie szło jednak pewnie na czyszczenie linii, czyli innymi słowy księżycowe płomienie, grojące księżycowy ogień. Tutaj mamy zwiększenie obszaru działania tego naszego pocisku i zmniejszenie kosztów many. Całkiem fajna sprawa. Łaska Luny się nie zmieniła, innymi słowy większy zasięg zawsze na propsie. No i mamy zemstę natury. Tutaj mamy drzewca. Drzewca zmienili tak, że lekko go zbuffowali na początku, czyli z 64 tam punktów obrażeń, teraz jest 70 na starcie. I za każdym razem jakoś złapiemy w nasze ruty, czyli użyjemy E i złapiemy kogoś, to ten drzewiec dostaje 8 punktów obrażeń dodatkowo. Czyli później jak zbierzemy gdzieś koło 57 staków, 53, no to w momencie drzewiec podchodzi, uderza rączką i 5000 obrażeń zadaje. Jednakże łatwo od niego uciec, targetuje przeważnie stronników, czyli właściwie nie targetuje w ogóle bohaterów, jest powolny, można go łatwo uniknąć właściwie. Więc powiem wam, że zemsta natury niby fajna próba zbuffowania tej umiejętności, ale it's not worth it moim zdaniem. Tak więc W, żebyśmy częściej atakowali. No i mamy tutaj do wyboru księżycowy deszcz. To jest moim zdaniem umiejętność, która jest, no musisz to wziąć, jeżeli chcesz szybko czyścić linię. Z tego względu, że redukuje nam czas odnowienia zdolności o pół sekundy za każde użycie, kumuluje się 3 razy i powiem wam, że naprawdę zwiększa te obrażenia i później mamy po 5000, ponad 5000 atakujemy na stworów. Na kampę idziemy i robimy to w kilka sekund, poważnie. Powiem wam, że świetna sprawa. Duszące pnącza to, tu jest zamiana, jak widzicie, tu był cleanse, tu był muł. I tutaj mamy duszące pnącza, które redukują o 30% leczenie ze wszystkich źródeł, jeżeli tylko złapiemy wróta. Unieruchomieni bohaterowie. No ale root ogólnie bez buffów trwa 1,25 sekundy, do 1,5 można zwiększyć sekundy, więc przez 1,5 sekundy ma zmniejszone leczenie. Ale to jeżeli kogoś złapiemy, to musimy mieć za tym... Drużyna musi się rzucić na tego delikwenta i wtedy będzie miał lekko przerąbane. No ale to jest tylko ten moment, kiedy gościa złapiemy i wtedy ma zmniejszone leczenie. Okej. Jeżeli jest dobry team, dobra kompozycja, dobre zgranie właściwie drużyny, to ok, to fajna sprawa. Ale deszcz księżycowy, deszcz polecam. Tutaj oczywiście sens zmierzchu. Jak widzicie, ukojenie, sens zmierzchu. Sens zmierzchu będziemy pewnie wybierać dalej, wyciszenie jest wciąż. Tak więc powiem wam, że ogólnie z maną teraz będzie problem. Malfurion dość często będzie manę tracił. Dlatego myślę, że dodano rozbudzenie na 16 poziomie, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Jeżeli chcemy mieć na typowego healera, możemy wziąć nasiono życia, to się nie zmieniło. Możemy wziąć później dary sery, innymi słowy, jeżeli mamy
powyżej 70% życia, jesteśmy, no musimy się dobrze pozycjonować, żeby nie obrywać, no to w tym momencie tutaj leczymy ten czas, gdzie trwa wzrost, jest zwiększony o 40%, jeżeli my jesteśmy wyleczeni w pewnym sensie, prawda? Więc to jest całkiem dobry talent, tylko trzeba naprawdę na siebie uważać w tym momencie. Więc nasionno życie, jeżeli chcemy leczyć, jeżeli mamy problem z jakimiś postaciami, które mogą na nas wskoczyć, nas zdemolować, to lodowy blok, zapewne bycie w stazie zawsze pomaga przetrwać. Więc lodowy blok również całkiem fajna opcja, promień zmniejszający na niektóre postacie, które szarżują na was, też może być ciekawe, żeby ochronić drużynę. No ale w zależności jak chcecie się budować, na czyszczenie linii, no to możecie wybrać lodowy blok zdecydowanie dla samej, dla właściwie self-defense, żeby nie zejść za szybko. Tutaj mamy 16 level, jeżeli weźmiemy nasiono życia, polecam Darisery wziąć. Jeżeli weźmiemy lodowy blok, możemy wziąć nieprzejednane korzenie, żeby dłużej gościa złapać. To rzeczywiście jest synergia zdecydowanie podduszące pnącza, żeby dłużej gościa przytrzymać. No i ten obszar jest wtedy większy. Ale słuchajcie, rozbudzenie to jest bardzo fajna opcja z tego względu, że jeżeli skrócimy sobie czas odnowienia na samym początku, jeżeli w ogóle zrezygnujemy z czyszczenia linii, co by było troszkę insane dla niego, bo on właściwie teraz chyba jest wyspecjalizowany pod to bardziej, to w tym momencie możemy wziąć rozbudzenie. To jest fajne, ponieważ jak dajesz komuś manę, to w tym momencie ty otrzymujesz 50 punktów many. Powiem wam, że naprawdę długo możecie stać i leczyć ludków dookoła siebie. Dodatkowo sprawia, że jego czas odnowienia upływa o 50% szybciej przez 5 sekund. Więc dość ciekawa sprawa, jeżeli mamy magów albo postacie bazujące na manie, to możemy sobie wziąć w tym momencie rozbudzenie. Ale nadal polecam księżycowe płomienie, grający księżycowy ogień, księżycowy deszcz. To jest rzeczywiście mocne i w tym momencie będziemy spełniać dobrze swoją rolę. Przechodzimy na linię, czyścimy, jedziemy dalej, czyścimy, dajemy heala, czy tam kontrujemy kogoś, rutem złapiemy i tak dalej. Całkiem fajnie się wtedy gra tym gościem, no ale w zależności co jest po prawej stronie, musimy się dostosować, bo ponieważ jak są niewidzialni, no to dron zwiadowczy wam się bardzo przyda, prawda? Czyli już ta kompozycja lekko zostaje zachwiana. I level 20, innymi słowy, tutaj dodano coś ciekawego, innymi słowy, teleport. Wybieracie miejsce, po jednej sekundzie on się tam teleportuje i eksploduje od razu. Tak to działa. Czyli wybieramy miejsce, czekamy jedną sekundę i jest eksplozja, ale pamiętajcie, jedna sekunda to długo. Można to zauważyć, można was skontrować, można was wytrącić z tego. Jak już idziecie przed siebie, to znaczy, że coś jest nie tak, on chce tego użyć, chce wam wyładować tą energię, którą zbiera przez całą grę, tak? Więc trzeba na siebie uważać na 0,5 sekundy, już były momenty, kiedy ludzie potrafili to przerwać. Przy sekundzie, no to jest już praktycznie dość, może nie łatwe do skontrowania, ale do skontrowania. Słuchajcie, i tu mam tutaj oczywiście wydłużenie czasu efektu wyciszenia. I to jest tak mocne, że powiem wam, większość ludzi jednak w to idzie. Tarcza burzy to jest również dobra opcja, żeby, jak widzicie, osłonić wszystkich pobliskich bohaterów. Dać im tarczę 20% maksymalnej wartości zdrowia na 3 sekundy. To jest takie kuszące. Tak więc idziemy do gry. Mniej więcej tak wygląda teraz Marfurion. Nie ma Klisa, nie ma Muła. Musi znaleźć swoje miejsce w szeregu aktualnie. Moim zdaniem nie będzie topowym pikiem aktualnie do wyboru. Teraz Utera będą bardzo często, mi się wydaje, banować. Uter będzie takim gościem, który da sobie radę. Ale Malfurion nie jest złą postacią. On po prostu się zmienił. W końcu Malfurion nie jest postacią, która robi wszystko. Prawda? Tak więc zapraszam do gry. Tak więc rozpoczynamy grę Malfurionem. Mamy tutaj quick match oczywiście. Czyli Malf Valera jest u nas, Thrall Tassadar Maltael, tutaj Malfurion też jest, Thrall Ragnaros Etisi Maltael, to mnie nie dziwi. Ogólnie na szczęście nie ma po drugiej stronie niewidzialnych, więc możemy sobie bez problemu pójść na księżycowe płomienie i demolować ich gości. Tak jak wam mówiłem, jasność Shan do... W przypadku gdybyśmy mieli jakiegoś niesamowitego, potężnego maga, chociaż Maltael wygląda ciekawie. Ale jakiegoś Kael'thasa to można by iść na odnawianie many wraz z rozbudzeniem. Chociaż to rozbudzenie jest całkiem ciekawe, całkiem korzystne dla nas, bo otrzymujemy manę przy każdym użyciu. Ale zobaczymy jak będzie działać księżycowe płomienie. Ja idę od razu demolować stwory. Właściwie to wystarczy, że jesteśmy obok stworów. Nie musimy osobiście jakoś tam niesamowicie, wiesz, działać.
Miałem wrażenie, że on chce na mnie skoczyć, ale byłem tutaj dość blisko. No to poczekam na stwory. Będziemy tutaj powolutku. Oj, demolować? Skoczysz tutaj? A muszę bardziej na siebie coś myślę uważać. O! Muszę bardziej na siebie uważać. Tutaj chwila ci dam. Manę ci nie dam, masz całą. Tak więc będziemy sobie tutaj powolutku demolować. Muszę uważać na ETC, ETC będzie nas zabijać prawdopodobnie. A z tego względu, że jego wślizg właśnie jest przepotężny, przebajeczny wręcz. Cały czas Y leczy bardziej niż siebie. Ale muszę na siebie uważać. No, dałem ci chwila. Uważaj. Okej. Dobra, tak mi się wydaje, że powinienem pójść po życie i many. Jak zapewne widzicie, ja się wycofam, bo za chwilę będzie kaplica, będę w pełni. O. No, oj, uważaj. Pierwsza kapliczka. No i dobra. I mam 10 sekund, a i tak się wycofam. Przy 10 sekundach. No dobra, już wam nie pomogę, już. Jak chcecie ginąć tuż przed kapliczką, spoko. I will deal with this. Okej. Aktywujcie kaplicę. Ich strażników, a pokrywa na górę. Zostaw go, przecież cię zbije, zabije. Dobra, jedziemy na górę. Patataj. Mamy tak, 2,6% buffa. Jak dobijemy 25%, to będziemy teraz mogli przenieść ten buff na potwory i bossów. Potwory dokładnie się nazywa najemnicy i potwory, tak. Okej, okay, mamy kolejny level, weźmiemy gorący ogień. Tutaj chodzi o zmniejszenie, oczywiście zmniejszenie many, jeżeli używamy W. Nam się później przyda bardzo mocno. Okej, okay, będziemy tutaj próbowali coś zrobić. Masz manę, daję ci manę i lejmy. Żałośni nędznicy. Ja się skupię na tych małych stworach. My od tego jesteśmy. Słuchajcie, na tą mapę ten build będzie naprawdę genialny. Jeszcze potrzebuję 7 levelu. Będzie w ogóle rewelacja. Bo będziemy bardzo szybko atakować te małe stwory i oj. Ragnaros się nam uaktywni tam. Uważaj na siebie. Daj ci manę. Muszę pamiętać o tej. Ta cecha jest dla nas mega istotna. Mamy 28. Wciąż mogą to zrobić. O, przejdzie za mnie i mnie zabije. Nie? Dobra. Masz heal'a. Ile 7 nam brakuje. Brakuje nam 7. Kazałem manę. No. Bardziej mi zależy na tych stworach. O, jeszcze jeden, dobra, mamy to. Heal. Ktoś tam umarł. Baltael. O, ładnie, ładne to było. Trzymała go w miejscu. Okej, okay, i mamy księżycowy deszcz. Słuchajcie, to jest świetne. Z tego względu, że będziemy bardzo często ich nukować. Tylko nie mamy many. Nie mamy many. O, blokuje ich. Wow, to było dobre. To był dobry root. W tym momencie, jeżeli byśmy wzięli sobie inny talent, który powoduje, że oni nie otrzymują 30% mniejsze leczenie otrzymują, no to by otrzymywali 30% mniejsze leczenie. Ale właściwie bardzo trudno to jakoś super wykorzystać z tego względu. Mówię tu o duszących tronczach. Z tego względu, że cały team musi się rzucić na takiego delikwenta. No i ich healer będzie miał mega problem, żeby to wykorzystać, no. Różnie to bywa. Właściwie jak rzucamy te pnącza, to oczywiście team przeważnie się na ten cel rzuca. To jest tak z automatu. Dobre byłoby to, jakbyśmy grali, słuchajcie, jakbyśmy grali w teamie, prawda? Nie, dude, ja ci nie pomogę, jak tam zostaniesz. Okej, okay, dobra. Okej. Okay.
Widzę, że jest to dość niezła rzeźnia. Okej, okay, ile mamy dokładnie? 7,4 powinniśmy po liniach pobiegać trochę. Oni się tam potłują teraz. Myślę, że w ogóle jak patrzymy na Malfuriona, to jak po dwóch w szczególności, to on się będzie dość często cofał, wycofywał do bazy, albo po prostu spróbujemy zagrać sobie na rozbudzeniu, żebyśmy dawali manę i żebyśmy mogli dłużej być na linii. Niestety nasz team jest, w ogóle się nie szanuje, ginie strasznie często, ale zobaczcie jak szybko teraz będzie działać nasze W. Właściwie z moment. Okej, okay. Mogłem się tego domyślić z prostej przyczyny. Ja ogólnie mam wrażenie, że ja przetrwam ten pościg. Jeszcze kogoś zabiję. Chodź tu. Chodź tu. Oto cię mam. Cię mam. Liczyłem na ciebie. A! R-ką go tam. Mogłem za nim biec, byśmy więcej zrobili. Chodź tu, pomóż mi szybko. To zrobimy. Ja wezmę sens. Zmierzchu teraz. Już tam jest bardzo wąska, wąskie przejścia. Tu są. Wszyscy są skupieni w jednym miejscu. Więc takie wyciszenie jest idealne dla nas. Ideolo bym powiedział. Okej. Okay. Przemieszczamy się do góry. Nigdzie nie uciekniesz. Bum! Nie żyjesz. Trzech zabitych. Wow. No dobra. Ja chyba pójdę pod leczenie trochę. Dlaczego mówię trochę podliczenie? Ponieważ na 13 levelu mamy nasiono życia, gdzie będziemy im rzucać raz na czas, na 20 sekund. Wow. Następnie dary sery. To co wam mówiłem, to jest talent, gdzie jak jesteśmy uzdrowieni, przynajmniej 75% leczenia, mamy 75% życia, to w tym momencie leczymy o 40% więcej, jeżeli chodzi o ten efekt leczący z czasem. Overtime. Tak więc wydaje się całkiem ciekawe, ciekawa opcja. Chociaż tak wam powiedziałem, po dwóch myślę, że wybór dodatkowej many będzie tu całkiem okej. Chociaż lodowy pocisk, lodowy, przepraszam, blok zawsze jest na propsie, no. Taka jest prawda. Dobra. Tu żeśmy go zdemolowali. Maltal się tam bawi, widzę. Chowanego. Już myślałem, że skoczy na niego, bo właściwie jak my mamy ten, tego Marka Martela, to jest piętno, tak? O, mam cię, kotany! Mam cię. Dobre wejście. Okej, ja tu jeszcze mam manę do rozdania. To może Martelowi dam. A już dałem chyba. Tak dałem tutaj naszemu gościowi. O, mam go! Mam go w pnączach! Jeszcze przez chwilkę. Ale rzeźnia. Ale rzeźnia, powiem wam, niesamowita sprawa. Ja już nie mam many w ogóle. Dobra, i teraz mamy wybór. A jednak nie, lodowy blok jest teraz, a na 16 jest mana, dobrze. Myślę, że warto się uciekać. Jaki świr! Świr! Toż to świr! Słuchajcie, tak więc nasiono życie, żeby im dawać chwila. Chłopie, uważaj! Mamy skok. Mam jakiś baga, jeżeli chodzi o fort. Ale spoko. Dobra. Chodź Vex, mój drogi. Mamy szalonego trolla, który wbija się w pod 4 czy 3 bez życia. Czemu by nie? Tak więc ten mecz dalej można przegrać, ale dobrze idzie. 24 tysiące zrobiłem, tutaj 19, ale on ma 3 dedy. Zobaczmy w ogóle jak talenty wybrano. Tutaj widzę w ogóle idzie na zasięg bardziej, łaska Eluny. Czyli stracił właściwie tego debuffa, jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości many. Bo w sumie powiem wam, jak tak naparzacie, to lepiej użyć 10 many niż 15, nie? Ja tego samego nie będę robił, bo po co? Spróbuję tutaj zrobić coś troszkę inaczej, jakoś to wszystko wyczyścić. Myślę, że to będzie pójdzie pewnie bardzo, bardzo gładko. Już 430 obrażeń zadajemy, 430 obrażeń. No tutaj się będzie coś złego działo. Kapliczka tak czuję. Ach, myślałem, że pojedzie dalej. Masz manę. Dobrze. Oj, oj, oj.
O, o. Dobrze. Masz życie. Okej, okay, będę miał manę za chwilę do oddania. Dobra, mamy tak nasiona. Mam 9 sekund. Powinienem jeszcze zdążyć zrobić harda, nie? Oni sobie tam poradzili. Trzech nie żyje, to ja sobie tego harda będę zrobił. Jeden hard sobie nam pójdzie gdzieś. I zdobądźcie moc pogromcy dla królestwa niebios. Okej, teraz co pół sekundy rzucamy. Właściwie to małe skubańce najpierw rozwalimy. Właściwie atakujemy w obszarze tu wszystko. Naparzę go. 270. Nie mamy jeszcze tego buffa, widzicie? 18,4. Nie mamy tych 25%. Ten buff 25% nam nie przychodzi w żaden sposób na niszczenie potworów, najemników, przepraszam. Oni się tam bardzo, bardzo bawią, widzę, ale ja muszę im pomóc. Myślę już teraz. Bo chłopaki tam stracą zaraz życie, bo przyjdą świeżeni, chociaż mamy 16 już teraz level. Okej, wezmę dla pokazania rozbudzenie. Dla pokazania. Tak więc... Właściwie to muszę stracić trochę many. Okej. Okay. Możemy dać mu życie. I jak daję manę, to ja sobie też przywracam manę. Tak więc wiem wam, że to jest dość fajne. Bardzo ciekawe. I takie wsparcie totalne, że tak powiem, Malfurion. Ja myślę, że on... Niektórzy tam twierdzą, że może spaść z mety. Ja twierdzę, że jednak nie będzie aż tak często wybierany poprzednio, bo on miał wszystko. Ale brak Cleansa w szczególności bardzo kara. Bardzo kara teamy przeważnie. I myślę, że częściej będę osobiście pikował takiego Utera. Czyli powrót do Utera znowu, co? Uter 2-0. Nieźle. Okej, okay, masz manę. I widzicie, właśnie wskoczyła mi mana z powrotem. Więc to jest bardzo fajny talent. Jak myślę. Oj, nie trafiłem gościa. O, TC eksplodował. O rany, to będzie szybki mecz, tak mi się wydaje. 17-14. Ja bym poszedł jeszcze na górę, trochę przedłużył specjalnie ten mecz, żebyśmy dotarli do 20 levelu, bo to jest bardzo ważne, nie? Let's hit 20, please. taki uśmieszek. Dobra, okej, okay, ja robię to, robię swoją robotę. Tu jeszcze Malte, ale przyszedł Vex, pozdrawiamy. Dam ci manę. Tak więc powiem wam, że to jest też spoko, mamy 30 sekund czasu odnowienia. Bo z tego co ja widzę, że czas odnowienia przyspieszył, widzicie? A przez 5 sekund 50% czasu odnowienia szybciej po prostu ten zegar leci. Okej. Okay. Poprosiłem o to, żeby do 20 levelu dobić, bo chcę wam pokazać naprawdę coś niesamowitego na 20 levelu. Coś bardzo potężnego. Coś, co zmieni postrzeganie rzeczywistości malfurionskiej. Tutaj jest świrus Stralus skakający na napięciu. Możemy, przedłużając w taki sposób ten mecz, możemy go przegrać, nie? Więc... Ale myślę, że nie jest tak źle, jest przewaga duża. Damy im czas, żeby no, tam dobili tych szesnastek. Jeżeli dobiją szesnastkę przed naszą dwudziestką, to wtedy będą mogli się bić z nami. Jeżeli przegramy ten teamfight, to mogą może nie wyrównać, ale... Ale będą blisko. To mam wrażenie, że ten już gość Punisher dość mocno tutaj nam pójdzie botem. Jeżeli przejmiemy. Okej. Okay. Okej, okay, ja idę farmić. O dobra, mamy questa. 25%. I w tym momencie spróbujemy ich tu zatrzymać. Nie udało się. O! O, ale akcja. O, it's coming! Dobrze, że on na mnie to marnuje. Nie? Dobra, idę im pomóc tam. Na górę. Tylko potrzebuję pomocy malfuriońskiej. Zobaczmy teraz, kurczę. 475. No coś niesamowitego. 508. 541 obrażeń. Bierzemy wszystkie stwory. Bam.
Bam! To jest po prostu coś mocnego, bardzo przemocnego. Uwaga! Dobra, chyba ich spowolniłem. Bum! Spowolniłem. I jesteśmy prawie na 19 levelu, właśnie 20 chciałem powiedzieć. Biegnę tam. Ale nie, dobijmy ten 20 level. Mnie to strasznie... 71 sekund. Chcę wam jeszcze pokazać właśnie rozwinięcie 20 levelu, czyli jedność astralna, gdzie dostajemy taki teleport. Teleport, który powoduje, że doskakujemy do przeciwników, no i demolujemy. Czyli innymi słowy, użycie... używamy, trwa jedna sekunda, mija, on kastuje to, teleportuje się do wybranego miejsca, nie jest za daleko, w zasięgu musi być, no i w tym momencie jest eksplozja w danym miejscu, całkiem fajne. Ta czebuży też jest przyjemna, no ale powiem wam, że ten teleport jednak robi różnicę. Okej, oni tam wszystkich wybili. Na kim ja będę mógł to używać? Okej, wybór mam na 20 levelu, wezmę jedność astralną. 28 sekund, nie będę mógł tego użyć za bardzo. Ale taki jest zasięg mniej więcej umiejętności. Wybierasz miejsce i jest boom. Ale skupię się tutaj. Okej, elegancko. Jeszcze 13 sekund. 12 sekund. Uwaga. Nie zabijajcie go, bo nie będę miał na kim użyć. Dobra, uwaga. O, jest tam gościu. Mam załadowaną arkę. No nie. Okej. Jestem tutaj. Robię ereczkę. Miałem dwójkę. Boże, miałem dwójkę użyć. Nacisnąłem erkę. Jaki fajny, takie zdziwienie, ej, co zrobiłeś? Zapomniałem, że tutaj pojawia się na dwójce i jak użyjemy dwójkę, naciśniemy w dane miejsce, to się tam teleportuje. MVP. A ja zrobiłem R-ką to. No dobra, okej, niezły fajny. Aż mi głupio teraz, o mój Boże. Dobra, słuchajcie, używałem tego tylko dwa razy. Oj, coś niesamowitego. Zabójca strażników 44%. Dobra, przynajmniej macie ubaw ze mnie na koniec. Patrzcie tam, no. W miejscu. No i uśmiałem się. No dobrze. Team jest. Wszystko działa, Malfurion jest. No fajnie jest. Super, okej. A więc przejdźmy może do podsumowania teraz. Piąty level bity. Portret bohaterski na serwerach testowych. Skrzynka jest. Tak więc słuchajcie, mniej więcej taki buildzik z księżycowe płomienie to jest na tą mapę idealny, powiem wam. Zbiera te małe skurczybyki tych strażników bardzo szybko. Sen zmierzchu, nasiono życia, troszkę jakby pomoc w leczeniu. Tutaj zamiast rozbudzenia, jeżeli nie mamy jakiejś postaci, dużo postaci, które nie... Są postacie, które nie mają many, więc to jest niepotrzebne w tym momencie. Polecam dary sery, żeby wzmocnić wasze leczenie, bo w sumie jest to postać, która... No, ma leczyć. Taka jest jej rola. Ale jeżeli nam odebrano te klinsy, wszystkie te rzeczy, czyli nie ma takiego wsparcia drużyny, to dawanie many to też jest niezłe wsparcie drużyny. Ja ostatnio się myślałem nad pierwszym levelem, czy przypadkiem mieliśmy właśnie na odnowienie, czasu odnowienia many, bo wtedy strasznie dużo my dostajemy many na 16 levelu i w ogóle nasza drużyna ma manę. Więc jeżeli mamy jakichś morderców typu Kael'thas, Jaina i tak dalej, Gul'dan w drużynie, nawet Gul'dan, który się tam może sobie tą manę przywracać, to powiem wam, że wow, to jest ciekawa opcja. No i oczywiście to teleport używamy pod dwójką, R-ka normalnie, jak naciśniemy R-kę, to jest normalna eksplozja. Oj, czasami człowiek naprawdę niby wie, a robi zupełnie co innego. Otwieramy sobie skrzynkę na koniec, czemu by nie, niech stanie się światłość i wrzucamy. Jak widzicie, mamy Jaina. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu, hej.